Co to znaczy być dobrym człowiekiem? Można pomagać innym i taka pomoc jest dobra w sumie. Trzeba być uczciwym. Wydaje mi się, że chodzi o to, by odczuwać empatię względem innych osób. Bóg stworzył świat dobrym. Zło miał istnieć jedynie w postaci jako brak dobra. Więc moim zdaniem człowiek jest natury jest dobry. To nie ma tak, że urodził się złą osobą. Należy po prostu czynić dobrze, pomagać innym i starać się, żeby ten świat był piękniejszy dla wszystkich. Mówi dzień dobry na klatce. Dobry człowiek to ktoś, kto dba o innych bardziej niż o siebie. Dla mnie być dobrym człowiekiem to znaczy nie być złym człowiekiem. To oznacza, że pomaga się starszym osobom, które mają już jakiś problem. Można pomagać młodszym osobom, na przykład z zadaniami. Mówić jest prosto. Bycie dobrym człowiekiem oznacza robienie czegoś dobrego dla innych osób, czerpanie radości z nich. A człowiek dobry to Bolesław Chrobry. No moim zdaniem to znaczy być takim człowiekiem, żeby myśleć o nie tylko o sobie, ale również o dobru innych i żeby się wspólnie radować ich szczęściem. Być dobrym jak chleb. Tak powiedział święty brat Albert Chmielowski. No być dobrym człowiekiem to być człowiekiem życzliwym dla ludzi. To być człowiekiem, który przestrzega, posiada w ogóle i przestrzega wewnętrzny kodeks etyczny, moralny, który nie czyni drugiemu tego, czego nie chciałby, żeby jemu uczyniono. I pełen uśmiechu, życzliwy dla ludzi, potrafiący powiedzieć dobre, miłe rzeczy drugiej osobie. To znaczy dla mnie być dobrym człowiekiem. Być miłym. Pomagać innym i wierzyć w Boga. Nie myśleć tylko o sobie. Czerpać radość z radości innych ludzi. To znaczy być lojalnym. Trzy proste słowa. Bóg, honor, ojczyzna. To jest życie w jakichś zasadach moralnych. Jeżeli chcesz być dobrym człowiekiem, musisz być miłym dla innych, życzliwym i postępować według swojego sumienia. Musisz wierzyć w Boga. Chodzić do kościoła. Dobrym człowiekiem no to jakimś wyrozumiałym, uczciwym, spokojnym. Pomagać innym ludziom i być dobrym dla siebie i dla innych. Nie krzywdzić, tylko pomagać. Nie sprzedawać nikogo. No to znaczy być na przykład miłym dla kogoś. Mówić jakieś komplementy, na przykład elo mordo, jesteś super, ziomek. Dokładnie, być miłym człowiekiem, pomagać innym, na przykład tak jak my pomagamy sobie na sprawdzianie. Bycie dobrym człowiekiem jest dla każdego inne. Inne postępowania są dla kogoś dobre, a dla kogoś innego inne, więc to pytanie jest naprawdę trudne. To znaczy szanować i kochać drugiego człowieka. No być lojalnym wobec innych. To znaczy przede wszystkim według mnie czynić dobro, czyli kochać. Ale nie tylko tych kochać, którzy się do nas ładnie uśmiechają, którzy nas obsypują komplementami, ale tych, którzy właśnie nas nie lubią, którzy mają grymas na nasz widok. No to być uśmiechniętym przede wszystkim. Traktować kogoś tak, jak samemu by się chciało być traktowanym. Według mnie dobry człowiek szanuje innych ludzi i pomaga w miarę możliwości. Nie ucieka od pomocy, nie jest egoistą, rozgląda się dookoła i przede wszystkim widzi potrzeby innych ludzi. Pomagać innym ludziom, którzy potrzebują. Pomagać ludziom. I być dobrym. To znaczy, żeby pomagać różnym osobom, na przykład starszym też ludziom. No, to znaczy robić dobre rzeczy. Kochać ludzi. Dobro jest subiektywne, ale dla mnie to, że ktoś jest w stanie kochać i wybaczać. Być dobrym człowiekiem to znaczy pomagać innym w potrzebie. Moim zdaniem to kochać swoich bliskich i czynić dla nich dobro. To znaczy być człowiekiem pełnym miłości i cieszyć się z tego, co się ma. Pomoc innym w zgodzie ze sobą, z dozą asertywności, tak. Dobra praca, pamiętajcie.